Tego wideo przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Cześć, jestem Paweł Winiarski, Antweb.pl. Jak widzicie, będziemy się dziś mierzyć z jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą częścią God of War w wersji remastered, czyli odświeżonej wersji gry z PlayStation 3, odświeżonej o to, że dostajemy ją w 1080p, czyli Full HD i 60 klatkach. Gra faktycznie działa w 1080p i 60 klatkach, co robi różnicę, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Natomiast od razu przeproszę Was i wyjaśnię pewną kwestię techniczną. Nasz materiał wideo będzie w 60 klatkach, ale nie będzie w 1080p, będzie w 720p, musicie mi to wybaczyć. Wydaje mi się, że 60 klatek jest w tym wypadku ważniejsze, bo ono faktycznie robi różnicę. No a graficznie gra wygląda lepiej przez to, że ma lepsze, bardziej dopracowane tekstury. Nie będziemy przechodzić całej gry oczywiście, nie będziemy też przechodzić dokładnie jednego fragmentu gry, bo to nie o to chodzi w tym filmie. To nie jest taki let's play, walkthrough, który Wam pokażę, o co chodzi w konkretnych etapach, ale poskaczemy sobie po kilku save'ach, które tutaj mam, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak gra wygląda, bo myślę, że to jest dość istotne dla osób, które będą chciały ten tytuł kupić. Ja na razie nie powiem, czy warto, poczekajcie do końca materiału, ale myślę, że po obejrzeniu tego, jak gram, będzie wiadomo, czy faktycznie warto inwestować w God of War 3 Remastered. Ja widziałem ją za 149 zł, jeśli dobrze pamiętam, czyli nie jest to cena pełnej nowej wersji, pełnej nowej gry, którą znajdziecie czy na PSN-ie, czy na półkach sklepowych. Jest sporo taniej. No a skoro jest sporo taniej, to może warto się nad tym zastanowić. No ale zobaczmy, o co chodzi w tym całym God of War 3 Remastered w wersji na PlayStation 4. To jest trzecia część historii Kratosa. Kratos to jest bóg Sparty, czyli Spartiata, który chciał pokonać bogów, chciał zostać bogiem wojny, pokonał Aresa w pierwszej części, później miał perypetię z bogami, no i koniec końców w trzeciej części, mam nadzieję, że nie będzie spoiler, wybiera się, by zaatakować Olimp, no i jak się pewnie domyślacie, pokonać Zeusa, czyli tego głównego boga. Przeczytałem najpierw, co tu trzeba zrobić. Ci, którzy patrzą wzrokiem bogów, znajdą drogę na Olimp. Jeśli dobrze pamiętam, jakiś czas temu zabiłem Heliosa i dostałem jego głowę. Znaczy, dostałem to też złe słowo, bo sobie ją po prostu uciąłem. Gra jest bardzo brutalna, plus 18, PG 18, więc miejcie tego świadomość, że ja to odpowiednio oznaczę oczywiście w materiale, żeby nie było wątpliwości. Ta głowa Heliosa pozwala nam widzieć w ciemności, Kamehameha tutaj nam wychodzi, które na chwilę rozświetla, no i jak widać też niszczy, no ale generalnie może też podświetlać pewne elementy planszy, które są potrzebne do odkrycia, czyli takie nieznane rejony i można tam później wchodzić, no ale tego na razie będziemy używać. Chciałbym tutaj dojść do miejsca, w którym będziemy walczyć, żeby się nie okazało, że mamy tutaj jakiś nudny etap. Jak widzicie, 60 klatek. To jest najbardziej istotna zmiana w tej wersji God of War. Ja przechodziłem God of War 3 na PlayStation 3. Jeżeli dobrze pamiętam, to było 30 klatek. I ta gra wyglądała fenomenalnie jak na swoje czasy. I działała fenomenalnie jak na swoje czasy. No ale jeżeli ktoś grywał w gry w wyższym frame rate, to zapewne zauważył, no, że troszeczkę tych klatek temu Kratosowi brakowało. Oczywiście to nie przeszkadzało w fajnej zabawie i w fajnej rozgrywce. Ale dopiero w tym momencie gra pokazuje, że te 60 klatek to jest naprawdę coś dla God of War 3, pewnie dla poprzednich wersji też istotnego. Dość istotna jeszcze kwestia, God of War 1 i 2. Bardzo żałuję, że gra nie ukazała się jako kolekcja i nie można walczyć we wszystkich trzech częściach. No bo to by było najfajniejsze, żeby sobie przypomnieć albo na nowo poznać wszystkie trzy części, ale God of War wyszedł w formie kolekcji. To była jedynka i dwójka, która pojawiła się na PlayStation 3 i pojawiła się również na PlayStation Vita. Ja akurat miałem tę przyjemność kiedyś chyba recenzować też, ale na pewno grać i przejść jedynkę i dwójkę, przypomnieć sobie na Vicie. Nie wiem, jak to na PS3 działało, na Vicie było ok, aczkolwiek no, tam do frame rate'u się można było czasami przyczepić, ale generalnie kolekcja godna polecenia, więc jeśli nie mieliście okazji, a macie PS3, nie wiem, jak można było tego nie sprawdzić, no ale może teraz jest trochę taniej, więc warto się zaznajomić, bo podchodzenie do trójki bez znajomości fabuły jedynki, dwójki, a przynajmniej obejrzenia tego gdzieś na YouTubie, wydaje mi się, nie ma większego sensu. Chyba najgorszy pomysł, jaki mogłem mieć, to włączenie tego etapu, gdzie nic nie widać i jest ciemno. Dlatego może przeskoczmy do innego save'a. Tu mam nadzieję, będzie działo się trochę więcej. Jest jakiś wcześniejszy save. Otworzymy sobie bramę.
A mamy tutaj Gaję. Gaja to jest... Gaja, no to jest jeden z tytanów, który pomaga Kratosowi walczyć z Zeusem. To jest jeden w ogóle z pierwszych etapów. To może będzie też lepszy pomysł na to, żeby wam pokazać, bo jest dość efektowny. Nie jest najłatwiejszy, bo tutaj są takie walki z minibossami, no ale na pewno jest efektowny. No bo God of War to jest gra, seria gier, które robią wrażenie przede wszystkim walkami z bossami. Robią tymi wielkimi scenariami, wielkimi bossami i tym małym Kratosem, który tam walczy z wielkimi przeciwnościami losu, jeśli można to tak nazwać. Plus masa cutscenek. Jak widzicie, 60 klatek. Ja to będę cały czas powtarzał, bo to jest najistotniejszy element God of War 3. 60 klatek naprawdę robi różnicę i naprawdę gra się świetnie. Aczkolwiek, jeżeli graliście w poprzedniej części, albo graliście w trójkę, w zwykłej wersji na PS3, będziecie się musieli trochę do tych 60 klatek przyzwyczaić, bo na początku nie jest tak łatwo, ale widzę, że nie jest też łatwo na końcu, szczególnie rozmawiając. No, może nie jest to gra, która wymaga jakiegoś skupienia, jeśli chodzi o strategię, no ale jednak maszowanie tych guziczków, szczególnie w takim etapie, a nie ze zwykłymi chłopkami, wymaga ode mnie choć odrobiny skupienia. Pozwólcie, że na sekundę nie będę coś, nie będę nic mówił, bo prawdopodobnie zginę. Ale może jednak się uda, nie? No to są właśnie te cutscenki. W dość prosty sposób rozwiązane, bo przyciski pojawiają się w tych rogach ekranu, na górze, na dole i po bokach, gdzie macie przyciski, więc no, ciężko to przegapić tak naprawdę. Może gdyby się wyświetlały jakoś inaczej w takich innych miejscach, byłoby trudniej, a tak raczej nie jest trudno, no ale sami widzicie, że no, wygląda to fenomenalnie. No i przede wszystkim gra się fenomenalnie. No, przyjemność z grania w God of War i z ubijania tych stworów jest przeogromna. To satysfakcja z ubicia stworów, chociaż wiadomo, że prędzej czy później się uda, a gra w którymś momencie zapyta was, czy nie chcecie na przykład skończyć na tym poziomie trudności, nie chcecie zejść na niższy, jeśli wam nie będzie szło. No, ale wszyscy wiemy, że poniżej normala nie wypada. Tak czy inaczej, satysfakcja z walki jest, satysfakcja z pokonania przeciwnika również jest. To jest w ogóle sam początek gry, tak jak wspomniałem, więc mam wszystkie moce. Nie będę spoilował, dlaczego później tych mocy było mniej, później był mniejszy pasek zdrowia. To musicie sobie sprawdzić sami, bo szkoda psuć sobie historię. To jest ciekawe w ogóle w God of War 3, że jedna z najfajniejszych walk i takich najbardziej emocjonujących, a jednocześnie pokazujących możliwości gry pojawiają się na samym początku. Ja się nie dziwię z tego względu, że to jest element fabularny. To tak fabuła była ułożona, że to tak musiało być. Natomiast z punktu widzenia takiego deweloperskiego to też jest ciekawa kwestia, bo na samym początku gry pokazuje się jej moc. Nie ma czegoś takiego jak rozwijanie i oprawy graficznej i rozgrywki. Dostajemy wszystko podane na tacy na samym początku, czyli jest taki efekt wow. I on był zarówno w momencie, kiedy grałem pierwszy raz na PS3, tak samo jest i teraz, no bo sobie przypominam po kilku latach i od razu jesteśmy rzuceni na głęboką wodę, od razu mamy masę mocy i od razu takie mega fajne walki. Więc możemy musnąć i przekonać się już na samym początku do tego, że warto było w ten tytuł zainwestować. Czyli już trochę podpowiadam, czy było warto. No ale do takiej analizy przejdziemy za chwilę. Nie dziwię się, dlaczego Sony robi remastery swoich największych hitów. Dużo mówiło się o tym, że posiadacze PlayStation 4 to w dużej części osoby, które wcześniej z konsolami PlayStation nie miały styczności. I to jest główny powód, dla którego wydawane są remastery, a nie jest robiona wsteczna kompatybilność, tak jak ma to miejsce w przypadku Xboxa One i gier z Xboxa 360, czy tam miało wcześniej przykład 360 i ten pierwszy Xbox, czyli kompatybilność w dół wsteczna też tam miała miejsce. Wiadomo, że no pierwsze co nam przychodzi do głowy to to, że Sony chce zrobić na nas pieniądze. No i też się temu nie dziwię, no po to jest firma tworzy gry i po to firma je wydaje, żeby zarabiać. No, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie te statystyki są prawdziwe i dużo osób, dla wielu osób była to pierwsza konsola, no to nie dziwię się, że fajnie by było, gdyby poznali te hity, no bo na PlayStation 3 nie mają okazji.
no faktycznie mogliby też oczywiście wrzucić sobie płytę od PS3, gdyby była taka wsteczna kompatybilność. No ale z drugiej strony te gry faktycznie są lepsze. The Last of Us, czekajcie, gdzie tutaj ta dziura jest. The Last of Us pokazało, że można zrobić fajny remaster. No come on! Muszę tutaj włożyć to w dziurę w ścianie. Zagadałem się z wami i nie trafiłem. Można zrobić... A, no tak, jeszcze wypadałoby obrócić. A, nie w tę stronę. Można zrobić świetny remaster, na przykład... No come on, co jest? Okej. Okay. Można zrobić świetny remaster w Full HD 60 klatkach, który pokaże, że gra mogła wyglądać lepiej, gdyby miała lepszy sprzęt do dyspozycji. No i God of War też jest, trójka też jest przykładem tego, że God of War sam w sobie mógłby wyglądać lepiej, gdyby miał lepszy sprzęt. Come on, można zniszczyć, super. I... czy to jest powód, żeby robić remastery gier? Moim zdaniem trochę tak. Jeżeli gra obroni się sama, a God of War 3 obroni się sam, bo to jest świetny tytuł, naprawdę wart sprawdzenia, niezależnie na jakiej konsoli, to czemu nie pograć w to przy 60 klatkach Full HD? O, będziemy mieli taką walkę trochę bardziej emocjonującą. Dlaczego nie pograć w taki sposób? Jest dużo fajniej. Graficznie, efekty wizualne, wydaje mi się, że są lepsze, jeśli chodzi o oświetlenie. Na pewno są lepsze tekstury. Modele może trochę lepsze. Na pewno dużo robią tej tekstury, dużo robi też 60 klatek, dużo robi 1080p. Ale jak widzicie, w 720p też nie jest najgorzej. Dynamika bardzo dużo zyskała na 60 klatkach. I to czuć przede wszystkim w walkach z tymi zwykłymi ludkami, chłopkami, kiedy te ostrze Ateny, czy późniejsza inna broń, naprawdę przepięknie wygląda i fantastycznie płynnie chodzi. I mówiąc szczerze, po zapoznaniu się z God of War 3 w wersji remastered, żałuję, że pierwszy raz God of War sprawdzałem przy mniejszej ilości klatek, bo naprawdę rozrywka jest większa, frajda jest większa, gra się fajniej. No i dochodzimy do takiego punktu, żeby już nie przedłużać, czy faktycznie warto God of War 3 remastered kupić, jeżeli nie graliście w trójkę i nie mieliście PlayStation 3, albo macie teraz PS4, mieliście PlayStation 3, ale nie graliście w trójkę. Moim zdaniem warto. Warto wydać te 150 zł na ten tytuł, również jeżeli graliście w ten tytuł. Jeżeli graliście w God of War 3, przeszliście go, a chcecie go sobie przypomnieć i macie PS4, no to jest istotna kwestia. Tak, warto zainwestować, to naprawdę bardzo fajny port. Wiadomo, że nie poprawiono tam kilku rzeczy, które były błędami, może jakimiś niedociągnięciami w trójce. Czasami gdzieś tam się idzie przyblokować. Wydaje mi się, że jest tego troszeczkę mniej. Czasami niektóre elementy zręcznościowe są trochę niedopracowane, to jest złe słowo, bo są dopracowane, ale gdzieś tam ta kamera jest tak ustawiona, że łatwo na przykład spaść w przepaść. I trzeba kilka razy próbować nauczyć się dokładnie fragmentów, w które trzeba skoczyć. No ale to są malutkie bugi, które kompletnie nie psują przyjemności z rozrywki i z zabawy. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda ta walka. To po prostu fenomenalne. A gra ma przecież na karku designersko już sporo lat. I tutaj tylko ulepszono trochę kwestie wizualne. A wygląda to fantastycznie i ten design wszystkiego jest wciąż naprawdę zapiera dech w piersiach i robi mega wrażenie, a przy tych 60 klatkach jest jeszcze lepiej i to jest najważniejsze. Konkluzja, żeby nie powtarzać, warto. Moim zdaniem warto, ja bawię się świetnie, chociaż tak jak mówię, przechodziłem półtora raza dokładnie God of War 3 na PlayStation 3, bo chciałem też sobie przypomnieć później, a teraz przypomnę sobie ponownie w lepszej oprawie. Pytanie pozostaje, czy akceptujecie remastery, bo jeżeli nie, wątpię, żeby cokolwiek was do nich przekonało, ale jeżeli przymykacie oko na to, co się teraz dzieje na rynku, albo lubicie remastery, nie widzę powodu, żeby się z God of War 3 remaster nie zapoznać. Dzięki, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, subskrybujcie oczywiście, hej!